Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj u kolegi Piotra Rutkowskiego w miejscowości Ruda Żmigrodzka. Kolega Piotr Rutkowski lutuje w oddziale 0356 Żmigród, tak? Tak. Nagrywamy krótki filmik tutaj, bo kolega ma do sprzedania swoje wszystkie gołąbki po lotach młodych. Ponieważ nie będzie leciał gołębiami starymi, to w ogóle nie leci już. Kiedyś leciałeś starymi, tak? Kiedyś tak, a trzeci rok już tylko lecę młodymi. No i teraz tutaj właśnie skończyliśmy robić zdjęcia, teraz zaprezentujemy te najlepsze lotniki. Może powiesz, jakiego gołębia teraz trzymasz w ręce? W tej chwili trzymam w ręce pierwszego lotnika oddziału Żmigród. Numer tego gołębia to jest 792. I samczyk chyba, nie? To prawdopodobnie będzie samczyk. Jest to, wywodzi się z gołębi. Tutaj mamy rodowód, to zaraz przeczytamy może. Gołębi. To jest rodowód tego, to jest 792 numer, tak? Tak. No i widzimy, tutaj jest ojcem jego, jest oryginalny gołąbek od Darka Bieńka ze wspólnego gołębnika Super Gołąb. I to jest po samcu od Team Kirschman, a samica od Baranowskich. Matką jest gołąbek oryginalny od Janka Bocheńczaka, odkupiony też ze wspólnego gołębnika Małopolska, tak? Tak. No i ojcem jego jest gołąbek od Marcina Jani, a matka jest od Tadeusza Gierczaka z gołębi Krugera, tak? Tak, dobra. Tak, dokładnie. I rodzeństwo tego gołębia też dobrze leciało, tak? Tak, mówiłeś wcześniej. Rodzeństwo tego gołębia też leciało. Ogólnie są trzy z tego. Jeszcze drugi ma cztery konkursy na pięć wkładań, a ten trzeci ma trzy konkursy też na pięć wkładań. Dobrze, teraz jeszcze tam poszukamy drugiego lotnika, tak? Tak, bo teraz pokażemy drugiego lotnika. No i kolega Piotr złapał tutaj drugiego lotnika oddziału. Jest to taka ruda samiczka o numerze, jaki on ma numer, powiedzmy tu? 765. 765, piękna samiczka, tak? Tak, piękna samiczka, to jest oryginalny gołąb z gołębi Tadeusza Gierczaka z obydwu stron. Samczyk i samiczka jest... To jest drugi lotnik oddziału, tak? Tak, drugi lotnik oddziału. Pokażemy może skrzydełko tej samicy. Taka ruda. Zobaczymy, tutaj jest rodowód, to jest też 765, tak? Tak. To jest, ojcem jest oryginał od Tadeusza Gierczaka, z gołębi 100% Hardy Krugera. Matka jest również od Tadeusza Gierczaka, to jest siostra super lotników na wspólnych gołębnikach, widzimy tutaj. To jest z gołębi, ojcem jest od Jarosława Wierzbickiego, klas Oswald. A matka jest oryginalna od klasa. Jej rodzeństwo też dobrze leciało? Tak, jest jeszcze jeden gołąb. Też taki rudy? Nie jest. Dobrze, to jeszcze mamy trzeciego lotnika oddziału, tak? Chcesz tak, pokazać? Tak, dobra, to poszukamy go. Kolega Piotrek tutaj znalazł, to jest trzeci lotnik oddziału, tak? Tak, trzeci lotnik oddziału. Również samiczka chyba również też, nie? Samiczka. Pokażemy jej numer. Numer to jest 780. Tak. Również wywodzi się z oryginalnej pary Tadeusza Gierczaka. Z obydwu stron. Tutaj mamy rodowód. Tak, mamy rodowód. Tutaj przeczytamy. 780 numer, tak? Tak, 780. I to jest ojciec od Tadeusza Gierczaka oryginalny. Z po gołębiu od klasa. Od dołu jest oryginał Gierczak, wychowany z gołębi 100% Kostor Żółkiewicz. Finaker razy Bosuła. Od dołu matka tego gołębia to jest Tadeusz Gierczak, Kruger razy Kokartis. Kokartis to wiemy, to bardzo dobry rozpłodowiec Tadeusza Gierczaka. Dokładnie. Tadeusza Gierczaka nie trzeba przedstawiać, bo na wspólnych gołębnikach super wyniki ma, ale widać tutaj gołębie u kolegi Piotra też leciały super w oddziale, także uniwersalne gołębie i na wspólne gołębniki i w oddziale też dobrze lotują. Ty masz dużo gołębi od Tadeusza? Ogólnie mam w rozpłodzie 14 par. Z Tadeusza Gierczaka będę miał 10 albo 11, jest chyba 11 chyba. No jakie tam gołębie masz jeszcze w rozpłodzie? W rozpłodzie jeszcze mamy od Teamu Stępniewscy. To z Wałbrzycha tam chyba, nie? Znaczy oni są ścięgny, to jest pod Karpaczem, ale okręg Wałbrzych, dokładnie okręg Wałbrzych. I jeszcze Tadeusza, nie Tadeusza, tylko Darka Bieńka. Mam a, ze Szwecji tam od Darka tak, Bieńka. I od Kowalczyka. Tadeusza Kowalczyka. Tadeusza Kowalczyka także. Tu masz tylko ten jeden gołębnik, tak? Tak, jeden gołębnik tylko mam. No tutaj zobaczymy. Tu po lewej stronie masz rozpłodowe, tak? Tak, dokładnie. Po lewej stronie są rozpłodowe. A tutaj masz przedział taki na 50 sztuk dla młodych, tak? No, do 50 sztuk mniej więcej. No i kolega sprzedaje te młode, bo nie ma nawet gołębnika, żeby je gdzieś zamknąć na stare loty i
też praca, jeszcze pszczoły ma, że nie będzie lotował. Zachęcamy tutaj wszystkich do licytowania. Te gołębie się pojawią już, myślę, że na dniach na aukcjach, na nasze gołębie. Co tu kolega chciał jeszcze coś dodać? No możemy przedstawić rodziców tych trzech lotników. Aha, jeszcze zaprezentujemy rodziców tych lotników. Tu kolega poszuka. Już tutaj kolega złapał gołębia teraz. Co to jest za gołąb? To jest gołąb oryginalny Tadeusza Gierczaka. To jest ojciec drugiego lotnika oddziału Żmigród. Numer 4891. 4891. To jest oryginalny Tadeusza Gierczaka, tak? Tak, oryginalny gołąb Tadeusza Gierczaka. Też jest taki taki rudawy, tak? Rudawy. No, bardzo ładny samczyk. No, pierze się w tej chwili, wygląda troszeczkę tak. Dobrze. Tutaj mamy teraz matkę drugiego lotnika oddziału. Tak, to jest matka drugiego lotnika oddziału. Rok gołębia to jest 18, numer gołębia 8665. Też oryginalna samiczka Tadeusza Gierczaka. Dobrze. Tutaj mamy teraz ojca pierwszego lotnika oddziału. Jest to gołąbek oryginalny od Darka Bieńka ze Szwecji, tak? Tak? Odkupiony ze wspólnego gołębnika Super Gołąb o numerze 645. Piękny, taki niebieski, troszkę pstry samczyk. Z piórkiem białym w jednym skrzydle. I on był z samicą od Gierczaka sparowany, tak? Tutaj mamy tą matkę pierwszego lotnika oddziału. To jest nie jest oryginalna od Tadeusza Gierczaka, tylko od Janka Bochańczaka, ale z gołębi Tadeusza Gierczaka, tak? Dokładnie, Tadeusza Gierczaka, odkupiona z wspólnego gołębnika Super Małopolski, tak? Małopolski.